Wcale nie było tak oczywiste, żadne uderzenia, krzemienia, ta iskra odpali proch na panelu. Które znacie Państwo z języka codziennego, spaliło na panewce, ale to już inna sytuacja. Tu się zapalił proch na panewce, a mimo wszystko wystrzału z karabinu nie było. No to często taka sytuacja się zdarzała. Zapchany został otwór zapałowy. Ta walka o obóz warowny w czerwcu 1807 roku wyglądała tak, że to nie był od razu taki frontalny atak, było właśnie wiele takich prób ataków, żeby również wybadać. Ta obrona przeciwnika jest przygotowana na atak. No i od razu był emisariusz wysyłany z apelem, żeby twierdza się poddała. Oczywiście wojska oblegające twierdzę wcale nieochoczo wysyłały te wojska na fortyfikację przeciwnika. Zawsze próbowano rozstrzygnięcia polubownego, czyli wymuszenia poddania takiego obiektu. Te pierwsze ataki na obóz warowny i nie tylko.